No to po staremu, siemano szajbajki, witam Was serdecznie w tym odcinku 1000 km testu, czyli podsumowujemy test uchwytu taksa pod siodełko bądź też na mostek do kamery oraz koszyka, a w zasadzie dwóch koszyków na bidon pod tylne siodełko, także taksa i zupełnie przez przypadek błotnika, który w zasadzie jest określany jako przedni błotnik MTB, ale za moment Wam coś pokażę. Dlaczego te trzy elementy? Wszystkie trzy są oparte na tym samym systemie zapinania tutaj na jarzębkach siodełka. To, co widzicie tutaj, to jest właśnie taki element. W taki sposób zwalnia się zapięcie. Tutaj wchodzą jarzemka, przykręcamy to na dwie śruby i wygląda to tak. Jest coś genialnego w tym, i jest coś lekko niedopracowanego. Zacznę od niedopracowanego. Zatem, to co przetestowałem najbardziej, to uchwyt na kamerę. To jest kamera tylna. Właśnie w tym momencie, jeżeli słyszycie szum, to renderuje się film z zawodów jeszcze. I sam pomysł jest moim zdaniem genialny. Podoba mi się wszystko świetnie. Problem. Problem polega na tym, że kiedy ten element przypniemy do tego właśnie uchwytu, to mamy luz. I to jest luz dosyć wyraźny. Ja myślałem, że on nie będzie przeszkadzający. Jednak okazuje się, że kiedy jedziemy na rowerze, nasza kamera wpada w drgania. To jest około milimetra luzu i bardzo, bardzo psuje to obraz. Postanowiłem więc naprawić to metodą domowo-druciarską i okleiłem te dwie szyny taśmą, tak żeby tego luzu nie było, więc w tym przypadku to się już zapina bardzo ciasno i tego luzu nie ma, ale okazuje się, że cały ten system, całe to ramię tutaj, ono też się trochę ugina. O, to mniej więcej w taki sposób pracuje. I na szosę będzie bomba, ale jeżeli chcecie w ekstremalnym terenie, w takim jak ja jeżdżę na zawodach MTB, używać kamery, jednak muszę powrócić do mojego starego sposobu montowania kamery, czyli mocowania jej na taśmę izolacyjną do sztycy. Minus takiego rozwiązania, mojego starszego, jest taki, że kamera bardzo ściąga dźwięk ze sztycy i z roweru, więc w zasadzie słychać tylko huk, ale ja i tak nie używam dźwięku tylnej kamery, więc dla mnie to nie jest problem. Zaleta jest taka, że mamy bardzo sztywne połączenie. A sztyca już takich drgań nie będzie miała, jak tutaj na końcu to ramię, więc niestety nie polecam w pełni tego rozwiązania. Jeżeli na szosę, to owszem, ale i tak trzeba będzie, czy tam na wycieczki z rodziną, moim zdaniem trzeba będzie tutaj poradzić sobie jakoś z tym luzem, bo ten luz roboczy jest po prostu za duży. Więc to jest rzecz, której nie polecam. Teraz rzecz numer dwa. Mamy ten sam element, który dostajemy w takim pudełku, dlatego ja już mam dwa, bo jeden mam od kamery, drugi mam od koszyków, ale pod siodełkiem montuję to tylko raz i mogę sobie tutaj zamontować teraz koszyk na bidon. I to jest genialne, dlatego że w pszczółce na przykład nie mam gdzie zamontować koszyka na bidon w moim e-bajku i tutaj to rozwiązanie jest genialne. Wkładanie i wyjmowanie koszyka za siodełka jest dużo łatwiejsze niż mi się wydawało, więc to jest coś świetnego, świetnego. A poza tym w tym pudełku dostajemy dwie opcje. Możemy zamontować pojedynczy uchwyt na koszyk, bo koszyka nie dostajemy w tym. A możemy też zamontować podwójny uchwyt na koszyk. Czyli mógłbym przykręcić tutaj coś takiego i wtedy nie mam jednego bidonu, tylko mam z tyłu dwa bidony. I to jest genialne. Jak najmniej części, albo jak najwięcej różnych zastosowań do tych samych części, do tych samych elementów, świetne. To polecam Wam jak najbardziej. Jeżeli potrzebujecie mieć dwa bidony, trzy bidony, cztery bidony, jeżeli macie na przykład w rowerze dwa koszyki na bidoń, z tyłu jeszcze dwa, możecie jechać olbrzymie ilości kilometrów i to jest genialne. I teraz, co zrobiłem przez przypadek, mam jeszcze zamontować do swojego enduraka, czy trailowca mojego, ten przedni uchwyt, bo on będzie mocowany tutaj w otworze pod widelcem, ale patrzę sobie, że ten uchwyt jest w tym samym systemie i pasuje do tyłu i może stanowić świetny tak zwany ass saver, świetny chlapacz z tyłu. To też mi tutaj przypasowało
jest genialne. Więc to mi się podoba. Jeżeli chodzi jeszcze o opcję montażu kamery na mostku, tego nie testowałem. Do tego otrzymujemy też specjalny element. To w miejscu kapsla jest montowane na naszym mostku. Prawdopodobnie to przetestuję wtedy, kiedy będę bardzo odchudzał rower na super, super ważne zawody jakieś w moim życiu. Tu widzicie kamerę jeszcze nawet z chlapaczem tylnym, przypięte razem, więc no, rozwiązania są ciekawe, tak, bardzo fajna robota. Niestety do takich zastosowań, no, w moim przypadku profesjonalnych, na kamerę nie polecam, a jeśli chodzi o koszyk, genialne, polecam. Jeżeli macie, napiszcie, co o tym sądzicie. Trzymajcie się. A ja mam, uwaga, patrzę na komputer, 15% wyrenderowane już nakładki. Słuchajcie, może się uda dzisiaj jeszcze przed nocą obejrzeć XC z Pucharu Polski, Górale na Start z Wałbrzycha. Trzymajcie się, hej!